Witam Was w trzeciej części filmu Ćwiczenia na schodach. Film realizujemy na terenie publicznego gimnazjum nr 46 w Łodzi imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego. Mam przyjemność uczyć w tym gimnazjum jako nauczyciel wychowania fizycznego. Chciałbym Wam zaproponować różnorodność ćwiczeń w przysiadzie na schodach. Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie jest to wchodzenie po schodach w przysiadzie przodem. Jeżeli wykonaliśmy to ćwiczenie przodem, wykonujemy automatycznie też tyłem. Zwracamy uwagę na to, aby stawiać pewnie stopy na schodach, żeby nie stracić równowagi. Tak samo możemy wykonać ćwiczenie wejścia po schodach bokiem. Zaczynamy lewym bokiem. Pewnie stawiamy stopy, żeby nie stracić równowagi i nie wypaść nawet sobie krzyżu. To samo prawym bokiem. Schodząc, możemy rozluźniać nogi, żeby przygotować do następnych ćwiczeń. Teraz podskoki obu nóż na schodach przodu. Możemy to ćwiczenie modyfikować poprzez zwiększanie stopnia trudności, a więc przy skokach omijając jeden schodek. Można ominąć dwa schody. Dla osób sprawniejszych fizycznie możemy spróbować ominąć trzy schody. I tak dalej możemy stopniować, oczywiście do pewnej granicy. Następnym ćwiczeniem, też ćwiczeniem skocznościowym w przysiadzie, są podskoki obu nóż, ale bokiem do schodów. Zaczynamy od lewej strony. Jeżeli zrobiliśmy lewą stroną, no to jesteśmy zmobilizowani do zrobienia tego prawą. Jeżeli w tym przypadku też możemy stopniować sobie poziom trudności, i możemy skacząc omijać jeden schodek, dwa schody lub nawet trzy, w zależności od poziomu sprawności fizycznej. Jeden schodek, dwa schody i możemy ominąć tak samo trzy. O. Jak widzicie, nie jest to łatwe i wymaga koncentracji. Następne ćwiczenie, które chcę Wam zaproponować, to są podskoki obu nóż, też bokiem, ale jedna noga jest wyżej na schodzie, druga niżej. I tak samo wybijamy się. To samo prawą stroną.
Możemy też wykonać modyfikację ćwiczeń bokiem skokunościowych, kiedy to skaczemy na każdy stopień z wykonaniem skoku i z obrotem o 180 stopni. Czyli jest hop. Następnym ćwiczeniem w przysiadzie, który możemy wykonać, to jest wejście krokiem skrzyżnym. Zaczniemy od prawej nogi przodem, krokiem skrzyżnym. Lewym bokiem stoi do schodów, prawa noga wykonuje krok skrzyżny przodem. Czyli mija swoją lewą i wchodzimy. Jeżeli robiliśmy na lewą nogę, musimy też zrobić i na prawą. W trakcie treningu pamiętajmy o tym, aby uzupełniać płyny. Jeżeli robiliśmy krok skrzyżny z przodu, to tak samo i krok skrzyżny z tyłu. To samo lewą nogą. Zobaczmy, że kładę nogę z tyłu wyżej niż przednią. Później wyrównuję do poziomu. Jeżeli zrobiliśmy krokiem skrzyżnym z przodu i z tyłu, to teraz należy połączyć te dwa elementy, żeby wyszedł nam krok skrzyżny z przodu i z tyłu. Zaczynamy prawą nogą. Z przodu położyłem, stawiam z tyłu. Nie jest to łatwe ćwiczenie. To samo musimy zrobić na drugą nogę. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za bycie ze mną na podczas ćwiczeń i zachęcam Was do podjęcia tego samego wysiłku. Do zobaczenia.